I zobaczcie, no po prostu to jest bajka, aż muszę w ten sposób to tak pokazać. Po prostu nie wierzę nieraz, że znajduje się takie okazy w takich miejscach. Słuchajcie, grillek z takimi grzybołkami to jest po prostu coś niesamowitego. Czasami aż szkoda coś takiego ścinać. No. Ale no cóż, jak brzuszek woła, dawaj, 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 dawaj. Zobaczcie. Bajoza, co? I teraz jest jesień. Właśnie takie kwiatuszki można sobie zbierać. Wystarczy tylko troszeczkę po krzaczorach połazić. I można takie grzybołki znaleźć. Rzadko się zdarza, żeby jeden i drugi rodzaj rosły po prostu w takim sąsiedztwie. Potem kurczaczek, borowiczek, podgrzybek, świeże powietrze, las. I właśnie tak można sobie normalnie żyć. Polecam to wszystkim. Teraz akurat jeszcze jest kilka dni pogody i można z takich dobrodziejstw jeszcze sobie skorzystać. Witam Was, słuchajcie, chciałem Was zaprosić na spotkanie październikowe. 28-30 października. Chciałem Was zaprosić właśnie na, można powiedzieć, nietypowe spotkanie. One będzie tylko i wyłącznie poświęcone Bartnikowi i Jareckiemu. Zero faktów historycznych, jeżeli chodzi o Rizę. Zero jakichś tam wyliczeń matematycznych dotyczących materiałów budowlanych. Zero faktów przedstawianych przez innych historyków. Tylko i wyłącznie legendy, bajania i to, co słyszycie w tle. Odgłosy Rizy. Jelenie, psy, wilki. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, powtarzam datę, 28-30 październik. Ilość miejsc naprawdę bardzo ograniczona. Jeżeli ktoś jest zainteresowany spotkaniem, proszę dzwonić do ośrodka wypoczynkowego pod Soboniem. Znajdziecie na pewno w internecie. I to jest moja prośba, moja dygresja, moja uwaga. Pierwszeństwo mają te osoby, które już przyjeżdżały na spotkania ze mną. Te, które znam, które już są zainteresowane tematem. Które są w temacie, które chcą zagłębiać temat. Te osoby mają pierwszeństwo. Kolejność jest następująca. No, kto zadzwoni, ma 24 godziny na wpłacenie pieniążków jako zaliczki za nocleg. Nie ma tygodnia, nie ma dwóch dni, nie ma trzech dni. Nie ma czasu na zastanowienie, bo to jest tylko 14 dni. Takie spotkanie, 24 godziny. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, ktoś jest zdecydowany, proszę zadzwonić właśnie do ośrodka wypoczynkowego pod Soboniem, to jest Zimna Woda, ulica Gdańska 1, tu mnie znajdziecie. Następne spotkania będą organizowane w Arkadii i w innych ośrodkach, także cały czas temat jest zgłębiany. Już mam dosyć jakichś tam przepychanek z pseudohistorykami, cały czas powtarzam, Rize inna rzeczywistość. Nie ma to praktycznie nic wspólnego z faktami historycznymi. Jestem pełen podziwu dla kilku zawodowych historyków, którzy skończyli studia, którzy skończyli wyższe uczelnie, którzy mnie atakują. Współczuję z jednej strony tym osobom i no co innego mogę powiedzieć, bardzo współczuję tym osobom. Nie rozumieją pewnych spraw. Jednak to temat, w który chcę dalej brnąć, temat, w którym dalej chcę iść. Właśnie Bartnik Jarecki, opowieści, legendy ludzi, którzy mieszkali tu na tym terenie. Dokładnie tu, gdzie się znajdujemy. Słuchajcie, to co słyszycie za moimi plecami, to jest huczka jeleni. To samo się dzieje tu, wszędzie dookoła. Jeżeli ktoś chce spotkania z naturą, które będzie jeszcze bardziej ciekawe za miesiąc, tu w tym miejscu pokazały się wilki. Wychodzimy stąd, z zimnej wody, na Soboń, mamy rzut beretem. Idziemy po starym obozie, który nazywał się Kaltwasser. Przechodzimy do obozu koncentracyjnego, który nazywał się Larsze, a w ogóle znajdujemy się wszyscy tutaj na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego o nazwie Wistesgerdot. To był jeden z najpotężniejszych obozów koncentracyjnych na tym terenie. Przewyższał go tylko i wyłącznie obóz Grozrosen. Jak ja słyszę teraz niektórych piewców, tam różnych teorii, którzy badają ten teren, że Książ był samodzielnym obozem. Nieprawda. Książ był podległym obozem pod Głuszycę. Dzisiejszą Głuszycę. W każdym bądź razie jeszcze raz chciałem zaprosić osoby te, które chcą zgłębić temat, te, które chcą być w temacie, te, które chcą poznać historię od podstaw Jareckiego, Bartnika. Chcą poznać te wszystkie legendy związane z tym terenem. Zapraszam 28,
30 październik, spotykamy się tu w piątek. Koszt, tak jak zawsze było wiadomo, tak czy to w Arkadzie, czy gdziekolwiek, 100 zł od osoby. Jest to nocleg, oprowadzanie i w tym momencie osoby zdecydowane wpłacają pieniążki właśnie na konto tu ośrodka pod Sobonie. Także moja prośba jest taka, żeby osoby, które myślą sobie, że będzie tak jak było w poprzednich latach, albo sobie wyobrażają, że to wygląda jak na innych zlotach, że przyjadą, nachleją się, nie ma czegoś takiego. W tempie ostatnio, czy to w Arkadii, czy na innych spotkaniach, tempie strasznie picie. Jeżeli ktoś chce tutaj przyjechać napić się, ja i właściciel ośrodka tępimy coś takiego. To jest moja taka prośba. Tutaj zapraszam tylko i wyłącznie osoby te, które chcą zgłębić tą tajemnicę, którą chcą poznać. Zaczniemy od początku jeszcze raz. Historię Jareckiego i Bartnika. Historia Bartnika no na 3 dni, czy Jareckiego to jest mało. Ale będę starał się wam przedstawić, co to były za osoby, przedstawić te legendy. Spisywane mniej więcej nawet tu na tym terenie, niedaleko stąd, wychodząc do lasu. Słuchajcie, ta historia jest żywa do dzisiaj. Starsi mieszkańcy opowiadają o tych historiach do dzisiaj. Opowiadają o tym, co tu się działo w 45, 46, 47 roku. Nie to, co jest przyjęte jako pewnik w latach z lat 53-54. Opowiadają tu historię o werwolfie, opowiadają tu historię o istotach wychodzących tu z lasu, opowiadają historię o ludziach wychodzących pod ziemię. I te tematy właśnie na tych spotkaniach chcę zgłębiać. 15 miejsc maksymalnie, 14 mamy do dyspozycji łóżek, 15 miejsc do dyspozycji. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, chciałby, mamy tutaj taką fajną wiatę, jeżeli ktoś jest wytrwały i wytrzymały, może sobie przyjechać z karimatą i z namiotem. Ale to można wszystkiego się dowiedzieć od właścicieli ośrodka. Kolejna sprawa, chciałbym poruszyć jeszcze raz temat właśnie tych niesamowitych historii dotyczących podziemi, nie tylko Rize, ale na całym, nie powiem kontynencie, ale w całej Europie. Kompleks Dora, Peneminde, do tego podziemia Wrocławia, Poznania i czeska strona. Także zapraszam i jeżeli ktoś jest zainteresowany, to mówię, 24 godziny od momentu wykonania telefonu na przelew macie 24 godziny. W tym momencie, jeżeli ktoś tego nie zrobi, niestety rezerwacja zostaje anulowana. Później takie spotkanie odbędzie się w listopadzie i w grudniu. I tu jeszcze jest taka wzmianka, organizujemy właśnie tu Sylwestra, jeżeli ktoś jest zainteresowany Sylwestrem, też można sobie już rezerwować. I to będzie bardzo nietypowy Sylwester, bo Sylwestra, słuchajcie, spędzimy albo na Soboniu, albo w Kaltwasser, czyli w zimnej wodzie. A jeżeli będą wytrwali ludzie, którzy będą chcieli na przykład Sylwestra spędzić na szczycie Włodarza, nie w komercyjnej części, tylko pójdziemy na górę Włodarz, przy starym cmentarzysku, przy starych ruinach, przy starych kręgach, możemy spędzić sobie Sylwestra tam. To zależy od was, na ile będziecie mieli sił i odwagi. Jednak możemy sobie stąd wyjść o północy, pójść sobie na Soboń i wtedy będziecie mieli możliwość przekonania się, czy to coś jest, czy tego czegoś nie ma. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany Sylwestrem z Dariuszem Kwietniem, zapraszam, też proszę dzwonić do ośrodka pod Soboniem i dokonywać rezerwacji. To takie małe co nieco dla wszystkich tych, którzy gdzieś tam sobie w terenie jeżdżą. Pan Wersalka poleca coś takiego z grilla, z ogniska. Podgrzybki, maślaczek, koziaczki i do tego selerek. Słuchajcie, nie ma lepszego jedzonka na ognisku, jak zrobić sobie takie. Kiedyś pan Wersalka zaprezentuje wam, jak takie pełne danie się robi. Właśnie będąc całkowicie w terenie, jak można sobie coś takiego przygotować całkowicie bez Wersalki.